Bardzo dziękuję za ośmielenie mnie do wejścia na to wspaniałe podium. Państwo pozwolą, bo tak sobie umyśliłem, że Państwu się przedstawię, bo to młodzi ludzie mogą się czasem wkraść tutaj, więc poza tym mam ustaloną formułkę takiego skromnego przedstawienia, bo Anusz Pani Dyrektor... Bo Anusz Pani Dyrektor by jakoś tyrała, bo cześć wygłosiła, to ja wolę od razu skromnie. Państwo pozwolą, Jacek Fedorowicz, Pamiątka Narodowa. bardzo się cieszę, że Państwo tutaj się zjawili i to, jak widzę, w tak wspaniałych nastrojach, które współgrają z moim nastrojem. Moją funkcją tutaj jest dzisiaj przywitanie Państwa. Przede wszystkim mam ten zaszczyt, że już otworzyłem zdarzenie, a wracając do tego nastroju, to jedno słowo, jeżeli mam dwa zdania, trzy osobiście, ja potem wrócę i potem jeszcze się rozgadam, takie mam wyznaczone działanie przez panią dyrektor. A tu chciałem tylko wyznać, że ta wystawa jest mi niesłychanie bliska, dlatego że październik 1956 roku to jest moja pierwsza rewolucja, moje jakby pierwsze wejście w dorosły świat. I przeżycie niesamowite i przeżycie pozytywne, do czego zawsze staram się przekonać młodzież, która patrzy z otwartymi oczami, że jak to, taki odwieczny antykomunista, on z takim aplauzem wyraża się o polskim październiku, bo rzeczywiście to był czas, kiedy ja i my, mówię w imieniu grupy studentów kontestatorów tamtego systemu, my naprawdę popieraliśmy Gomułkę. Naprawdę byliśmy zafascynowani tym. Zafascynowani mało. Kibicowaliśmy temu, co on robi i ten nasz entuzjazm w stosunku do Gomułki jest miarą zmiany, którą on zainicjował, sprawił właściwie, bo jego zręczność osobista na pewno miała tutaj ogromne znaczenie. W dwóch słowach, żeby się nie rozgadywać, bo to wiecie, jak starszy człowiek zacznie wspominać, to potem go trzeba zestrzelić ze sceny, nie ma innej rady. W dwóch słowach. Stalinizm był tak straszny, bo w młodych głowach PRL to wszystko jest jeden okres, komuna. Nieprawda, to były zupełnie różne okresy. Myśmy w pierwszych dniach po 22 października mieli poczucie prawie, że odzyskania niepodległości. Ja to mówię bez cienia uśmiechu. Stalinizm był tak straszny, że wszystko to, co nastąpiło po nim, to był jak ożywczy haust powietrza, który do dzisiaj wspominam. Już nie będę dalej ględził, dlatego że od tego są osoby bardziej kompetentne. Niektóre się już wypowiedziały w katalogu. Bardzo polecam Państwu katalog. Niezwykle kompetentnie napisany. Mój tekst można pominąć. A wszystkie inne bardzo dokładnie przestudiować. Bardzo serdecznie zapraszam panią dyrektor Elżbietę Laskowską. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj chyba będę miała najmniej atrakcyjny występ
z zapowiadanych tutaj wcześniej gości, ale mam niezwykle miły obowiązek przede wszystkim powitać Państwa wszystkich bardzo serdecznie w Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego w Warszawie na wernisażu wystawy Rewolucja Popaździernikowa Polska lat 1956-57. Jeszcze taka mała uwaga, bo właśnie tak zorientowałam się, że robimy tą naszą rewolucję w listopadzie. Nie wiem, nawiązujemy do jakiejś klasyki, czy nie? Październikowa też w listopadzie. Tak, tak, właśnie stąd moje jakieś takie obawy może. Ale przede wszystkim chciałam powitać twórców tej wystawy. A są nimi profesor Jerzy Kochanowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Maciej Górecki, absolwent tegoż instytutu, który wsparł nas swoją no, tytaniczną pracą przy tej wystawie. Oraz chciałam powitać również panią Karolinę Prymlewicz z Muzeum Karykatury, kustosz tego muzeum, która również jest współkuratorką tej wystawy. Z tego miejsca oczywiście chciałam podziękować całemu zespołowi, który przyczynił się do tego, że ta wystawa powstała. Piotrowi Kułakowi, Katarzynie Majek, pani Dorocie Parzyszek, Leszkowi Mozalewskiemu oraz współpracującemu z nami Piotrowi Garbaczykowi, który zapewnił tej wystawie wspaniałą oprawę firmową. Dziękuję bardzo. Moje serdeczne podziękowania upłyną teraz w stronę Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektora pana doktora Łukasza Niesiołowskiego z Pano. Instytut jest bardzo honorowym tej wystawy. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie jest to nasza pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia współpraca. Partnerem wystawy jest Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Dziękuję panu dyrektorowi Piotrowi Jakubowskiemu za wsparcie. Tutaj oczywiście będziemy jeszcze organizować wiele wydarzeń i spotkań edukacyjnych związanych i jakby w otoczeniu tej wystawy. Dziękuję bardzo. Witam również przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także wszystkich zaprzyjaźnionych z Muzeum Instytucji, tam również przedstawicieli Fundacji Satyrykon z Lewicy. Partnerami Muzeum Karykatury są Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury oraz firma Stanisław Majewski, spółka akcyjna, spółka komandytowa, które wspierają nasze działania edukacyjne. Wystawa nie powstałaby bez wszystkich osób, a także instytucji, które użyczyły nam swoich zbiorów do tego, abyśmy mogli niektóre z przykładów z ich kolekcji zaprezentować. Dziękuję panu Januszowi Wasylkowskiemu, Jackowi Federowiczowi, Galerii Plakatu Piotra Dąbrowskiego, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddziałowi Muzeum Narodowego w Warszawie, Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszewskiego, Filmotece Narodowej, Ośrodkowi Karta oraz Agencji Gazeta. Proszę Państwa, wystawie towarzyszy katalog, rzeczywiście owoc naszej ciężkiej, przyznam, pracy, ale naprawdę satysfakcjonującej. Autorami tekstów i opracowań merytorycznych w tym katalogu są już wspomniane osoby, ale swoimi wspomnieniami w tymże katalogu podzielili się z nami również pan Daniel Pasent, którego witam również bardzo serdecznie. I pan Jacek Federowicz, który przy tej wystawie występuje rzeczywiście jako multiinstrumentalista. Projekt graficzny katalogu opracował pan Paweł Osioł, któremu bardzo serdecznie dziękuję. A projekt plakatu i okładki katalogu tej silnej dłoni, która czuwała nad naszymi pracami, jej autorem jest artysta, rysownik satyryczny Mirosław Gryń. Bardzo nie mógł dzisiaj być tutaj z nami. Pozwólcie Państwo, że spośród wielu tak wspaniałych dzisiaj tutaj obecnych gości przywitam również pana profesora Karola Mozelewskiego. Witam bardzo serdecznie. I zostałam, proszę Państwa, również upoważniona do przekazania pozdrowień dla
twórców wystawy, a także dla Państwa przez Pana Stefana Bratkowskiego, Pana Ryszarda Marka Grońskiego, przez Pana Profesora Krzysztofa Pomiana i Pana Profesora Tomasza Szaroty, którzy no, z różnych przyczyn nie mogli dzisiaj tutaj nam towarzyszyć. Bardzo dziękuję również wszystkim patronom medialnym, którzy objęli wystawę swoją opieką, a są to TVP Historia, TVP Program Drugi, Radio Tok FM, Miesięcznik Stolica, Magazyn Ambasador, Miesięcznik The Warsaw Voice, Kultura Dostępna, serwis historyczny hist.org, portal Co jest grane 24wyborcza.pl, portal Wirtualna Polska, Gdzie co informator kulturalny oraz TVP Program Trzeci Warszawa. Bardzo wszystkim tym osobom, instytucjom i patronom, partnerom, patronowi honorowemu wystawy jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Muszę się zwierzyć, że tutaj się wybierałem, sąsiad mnie zaczepił, a dokąd się pan wybiera? Ja mówię, a żona mnie wiezie do Muzeum Karykatury, żeby zostawić na stałe. I coś w tym jest. Bo jestem już chyba jednym z kilku żyjących grafików, którzy w tamtym okresie już, którzy w tamtym okresie rysowali. Musiałem się pochwalić. To tak dla cywilów nie z branży wyjaśniam, że ja nie całe życie się wygłupiałem. Ja mam przyzwoity zawód. Ja jestem z zawodu artysta malarz sztalugowy, olejny, niesprzedawalny. Dlatego jako niesprzedawalny już od pierwszego roku studiów starałem się zarabiać, rysując karykatury i w 1956 roku jeszcze nie byłem bardzo taki rozrysowany, dopiero później nie, szkielki zaczęły drukować, ale w prasie studenckiej w 1956 roku parę rysunków mi się udało popełnić. To już przestaje ględzić na swój własny temat. No i jeszcze tylko powiem może, że czuję się prekursorem Polskiego Października, bo dokładnie 2 lata przed Październikiem na Wybrzeżu powstał teatr, który był jak gdyby, no nie powiem, że pierwszą rysą na stalinizmie, ale w każdym razie był pierwszą jaskółką, że już będzie można atakować socrealizm. To był teatr Gimbom, ale nieznani tacy instruktorzy kulturalno-oświatowi z Politechniki, z Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Bogumił Kobiela, Zbigniew Cybulski, może Państwo usłyszeli te nazwiska, plus